Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, kocham was miłością wieczną. Umiłowani moi, poświęcanie czasu ludzkiego na obliczanie daty wypełnienia się objawień moich i objawień mojej Najświętszej Matki jest wynikiem niecierpliwości człowieka, a nie wiary. Wszystko, co ja wam objawiłem, co moja Matka wam objawiła, co mój umiłowany święty Michał Archanioł wam objawił, wszystko się wypełni. Czy zadajecie sobie pytanie, jacy jesteście duchowo? Ile łachmanów zostawiliście po drodze? Łachmanów ludzkiego ego, które bierze górę nad moimi prośbami, przeważa nad kochaniem mnie tak, jak powinniście. Mój ludu, w tej chwili jest tak wiele znaków, a wy jesteście tak ślepi, że kolejne lamenty będą słyszane w całym stworzeniu. Wróćcie do mnie pilnie, żyjecie tak daleko ode mnie. Zaślepieni tym, co was nie dotyczy, poszerzacie swoją codzienność o mnóstwo obowiązków, które nie są wasze, ponieważ niesiecie obce krzyże, nie niosąc właściwie tego, co was dotyczy, i z tego powodu ciężar was przygniata. Bądźcie świadomi, że aby mnie kochać, musicie poznać mnie w moim słowie, w osobistej relacji chwila po chwili, w przyjmowaniu mnie w Eucharystii, w byciu sam na sam ze mną, w pokoju i miłości do bliźnich. Mój umiłowany ludu, potrzebujecie wiary, jak ziarnko gorczycy, abyście nie rozpaczali w oczekiwaniu. Trzeba umacniać ducha i szybko, nie zostawiając na jutro niczego, co ma związek ze zbawieniem duszy, jutro należy do mnie. Moje ukochane dzieci, kocham was wszystkich jednakowo, moją miłością, która jest sprawiedliwa i miłosierna. Natychmiast przyjmuję tego, kto przychodzi do mnie ze skruszonym sercem. Mocny zamiar zadośćuczynienia jest otwartymi drzwiami, do których moi aniołowie idą z szybką pomocą, abyście mogli dalej podążać drogą nawrócenia. Moja Matka pielgrzymuje podążając za krokami każdego człowieka, pozwalając sumieniu odczuć jakość i stan czynu lub dzieła, które zamierzacie wykonać. Cały mój dom pozostaje uważny na ludzkość, ponieważ w tej chwili zło unieważniło sumienie i moje dzieci działają bez myślenia nad konsekwencjami swoich złych czynów. Cała ludzkość deklaruje się jako zbawiona, odkupiona przeze mnie i tak godna wiecznego zbawienia, niezależnie od swoich czynów, dobrych czy złych. Moi umiłowani, ukształtowałem odkupienie dla was i przed wami. Ten głęboki akt mojej miłości nie jest permisywny w odniesieniu do złych uczynków człowieka, który nie żałuje za swoje zachowanie, to jest, każdy człowiek musi walczyć o zbawienie i musi postępować zgodnie z moimi czynami i dziełami, aby otrzymać korzyść z odkupienia i w ten sposób otrzymać nagrodę wiecznego zbawienia. Bardzo myli się ten, kto popełnia złe czyny i uważa się za godnego mojego domu. Przyjdę, aby oddzielić pszenicę od chwastów. I z bólem moje dzieci zobaczą swoje złe czyny i nieposłuszeństwo wobec moich wezwań. Miłosierdzie moje nie ma końca dla tego, kto się zbliża, żałuje i powraca na drogę, a ponieważ jestem sprawiedliwy, nie otrzyma tej samej miary, co ten, który trzymając się zła, zebrał złe owoce, nie żałując ich w żadnej chwili, nawet gdy ma mnie przed sobą. Umiłowani, zapraszam was do rozmyślań nad waszymi czynami, myślami i pragnieniami. Zapraszam was do głoszenia mojego słowa o braterstwie, o miłości, o pokoju, o przebaczeniu i o miłosierdziu. Zapraszam was do poznania mnie, abyście mnie kochali. Moi umiłowani, nie zwlekam z wysłuchaniem moich dzieci,
nie zwlekam z ich przyjęciem, nie zwlekam z odczuciem nieposłuszeństwa większości ludzkości i ze smutkiem widzę, jak oddajecie się fantazjom przyziemności, które oferuje wam szatan. Jak wielu tonie w lęku przed datami, które wszędzie krążą, odnosząc się do końca tego pokolenia i nie przyjmuje z miłością i postanowieniem odkupienia, które wam dałem. Jakże człowiek chodzi z brakiem świadomości, oddany ciemnościom i złu. Do was, moi uczniowie, moi wierni, zapraszam was, abyście w każdej chwili byli misjonarzami pokoju i mojej miłości. Człowiek trwa w swoim przyspieszonym tempie i nie widzi obecnych znaków. Katastrofy nie czekają, ból jest oglądany z daleka w sercach, które wygnały miłość. Głód będzie się szybko rozprzestrzeniał, a brak miłosierdzia spowoduje, że chleb nie będzie dzielony. Wzmogą się bunty, aby obudzić z kraju do kraju człowieka, który leży chory z powodu braku prawdy. Nieczułość ludzka wygnała tego króla, szukam serc, w których króluje prawda, miłość, zaangażowanie, decyzja, miłosierdzie, szczerość i braterstwo. Mój ludu, zwróć uwagę, ziemia odchyla się od swojej osi i będzie to robić nadal, wody mórz wtargną na znaczną część wybrzeży i w wodzie pojawią się niewytłumaczalne zjawiska, cała ziemia trzęsie się od nieubłaganego słońca, wybuchają wulkany, a człowiek nie zwraca na to uwagi, próbuje zminimalizować to, co się dzieje. Jak ziemia się trzęsie, tak trzęsie się mój kościół, przyjmując modernistyczne trendy, które nie są moją wolą. Patrząc na mnie z daleka, próbują mnie przekreślić w moim własnym domu, przydzielą mi odległe miejsce, a potem zaprzeczą, że jestem żywy, obecny i bijący w Eucharystii, zaprzeczając mojemu przeistoczeniu, jeszcze bardziej zaprzeczy się mojej matce. Mój lud musi być silny, stawiać opór i nie tracić wiary. Oni rzucą się na moich i jak wilki będą ich ścigać. Ludu mój, wytrwaj i nie zapominaj, że ja jestem z tobą. Mój ludu, w kataklizmach, w napaściach natury, w prześladowaniach, w kalumniach, w zniewagach, a kiedy odwracają cię od niektórych miejsc, nie zapominaj, że nasza Najświętsza Trójca jest z tobą i mój lud nie będzie cierpiał na wieki. Mój ukochany ludu, zagrożenia wśród narodów będą trwały, śmierć będzie trwała, akty terrorystyczne będą trwały, człowiek wzbiera w swoim zapale do zemsty, jedna i druga strona będą się śmiertelnie ranić przy wielokrotnych okazjach. Mój ludu, moje niewinne dzieci nie ucierpią tego, co ucierpi większość, będę je chronił. Zbierzcie się w grupy, czy to rodzinne, czy też grupy modlitwy i mocnych przyjaźni, i przygotujcie miejsca, gdzie będziecie mogli pozostać zjednoczeni w czasach silnych prześladowań lub wojny. Przechowujcie to, co jest niezbędne, abyście mogli tam pozostać, dopóki moi aniołowie nie dadzą wam znać. Te schronienia będą chronione przed inwazją, pamiętajcie, że w jedności jest siła, jeśli jeden osłabnie w wierze, inny go podniesie, jeśli jeden zachoruje, inny brat go wspomoże, w jedności. Czekajcie w wierze, aby ta ostatnia chwila, umocniona, przygotowała was na czas prześladowań. Mój umiłowany ludu, prowadzę cię za rękę, jestem twoim ojcem i nie zostawię cię samego. Jestem, kim jestem, nie rozpaczajcie. Mój pokój jest w każdym z was. Kocham i błogosławię was, moi wierni, Jezus.